Gość Radia Płońsk. W studiu Radia Płońsk Małgorzata Jaszczur. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o sytuacji kotów wolno żyjących na terenie Płońska. Jest to temat dosyć ważny, ponieważ sytuacja tych kotów wciąż nie jest najlepsza. Jaka jest ilość tych bezdomnych kotów w Płońsku? Nie jestem w stanie powiedzieć jakiejś konkretnej liczby, ale jest to naprawdę kilkanaście stad, które są rozmieszczone w różnych rejonach miasta i takie stado liczy od kilku do nawet kilkunastu osobników. Częściowo udało się jakby zapanować nad rozmnażaniem w tych stadach, dlatego że część kotek pokastrowaliśmy na koszt miasta, no ale fundusze są ograniczone i wiadomo, że nie da się tego zrobić wszystkiego i jakby w jednym roku. Koty wolnożyjące to są takie koty najczęściej, które urodziły się gdzieś tam na wolności i one sobie świetnie radzą na tej wolności. Oczywiście, jeżeli ludzie im nie przeszkadzają, nie szkodzą im. Koty wolnożyjące są chronione ustawą z 97 roku. Istnieje program ochrony zwierząt, który też je obejmuje. Pomoc tym kotom polega na dokarmianiu, ale nie jest to główny cel, ponieważ dokarmianie nie jest w tym wszystkim najważniejsze, bo koty te wolnożyjące poradzą sobie. Zawsze coś znajdą, żyjemy w mieście, więc są śmietniki, są ludzie, którzy naprawdę dokarmiają nie tylko jakimiś resztkami, ale też dobrą karmą. Myślę, że taka główna pomoc powinna polegać na tym, żeby te zwierzęta kastrować, żeby ograniczyć ich populację, żeby zwierzęta nie cierpiały, bo niekastrowane zwierzęta biją się między sobą, kocury walczą, chorują, zarażają się różnymi chorobami, tak? Koci katar, gdzie kociaki najczęściej na to chorują, więc kastracja przede wszystkim, bo to ogranicza bezdomność. Ile osób obecnie zajmuje się takimi kotami na terenie miasta? W mieście zarejestrowanych jest 10 karmicieli, którzy dostają karmę od Urzędu Miasta, więc jest to 10 osób, tak? Ale myślę, że pomaga bardzo dużo osób, bo naprawdę ludzie lubią zwierzęta, koty też. Panuje takie przekonanie wśród mieszkańców, ogólnie społeczeństwa, że kot to jest takie zwierzę, które poradzi sobie samo. Poradzi sobie w pewnym stopniu. Jeżeli jest zdrowy, to on sobie poradzi. Ale tak z moich doświadczeń wynika, że najczęściej zdrowy jest tak powiedzmy do drugiego roku życia, kiedy jest młody. Później jak zaczyna chorować, no niestety on już sobie nie radzi. A ciężko odłowić jest kota wolno żyjącego, który jest dziki, po prostu dziki. Nie daje się złowić, trzeba złapać go na klatkę łapkę. I ciężko mu jest pomóc, tak? Najczęściej taki kot schowa się gdzieś, no i niestety umrze. Gdzieś w krzakach, gdzieś poza ludzkimi oczami. A skąd u pani taka potrzeba pomocy kotom? To wynika z miłości do tych zwierząt, czy z tego, że zaobserwowała pani taką sytuację, że no brakuje tej pomocy dla tych zwierząt? Ja robię to już od wielu lat, podobnie jak dużo osób w mieście. Myślę, że miłości do kotów tak. Sama mam w domu 5 kotów, więc jest ich trochę, plus koty, które żyją jakby u mnie w ogródku, w budkach. Ale zawsze był problem właśnie, żeby pomóc tym zwierzakom. Zawsze były te kociaki błąkające się, porozjeżdżane, ginące gdzieś w silnikach samochodów. Więc chciałam pomóc. No i tutaj pomaga mi też w tym bardzo dużo osób. Dając jakąś karmę, przekazując pieniądze na leczenie kotów. Więc nie jestem w tym sama i jest dużo łatwiej. Główna przyczyna bezdomności kotów to przede wszystkim jaka? Myślę, że no, na pewno są to ludzie, ponieważ bierze się kotka, o jaki ładny, malutki, tak, dzieci się bawią, kotek później rośnie, kotka na przykład maruje, miauczy, krzyczy i zamiast ją wykastrować, wypuszcza się przed dom czy przed blok, no i koty się zaczynają rozmnażać. Chyba to jest taka główna przyczyna bezdomności, tak? Też koty są przywożone ze wsi, no bo blisko mamy różnego rodzaju, no mniejsze i większe osady. Ludzie przywożą ze sobą jakby nadpopulację, czyli te zwierzęta, których jest już za dużo, niepotrzebne są w gospodarstwie, wypuszcza się w mieście, a niestety takie koty słabo sobie tutaj radzą. Lgną do człowieka, ale nie zawsze tam znajdą jakiś kąt, jakiś dom. No jest ogólnie problem z domami tymczasowymi, z kimś, kto by mógł pomóc jakby w opiece nad tymi zwierzętami. No i tyle. Czy my jako społeczeństwo możemy jakoś wpłynąć na poprawę sytuacji tych bezpańskich kotów bezdomnych?
Myślę, że i tak jest już dużo lepiej, dlatego że ludzie są bardziej empatyczni. Często dzwonią i do urzędów, i do nas. W urzędzie jest oczywiście program ochrony zwierząt, który jest realizowany i proszą o pomoc, bo na przykład widzą jakiegoś błąkającego się chorego kociaka, tak? Więc już jest dużo, dużo lepiej. Też no, zdarza się, że biorą do siebie, że przechowają przez kilka dni. W tym czasie znajdzie się jakiś kąt dla niego, nowy dom. Radio Płońsk też nam w tym pomaga, bo często dajemy tutaj ogłoszenia z prośbą o adopcję jakiegoś kociaka. Czy miasto w jakiś sposób mogłoby jeszcze wspomóc? Znaczy, najbardziej myślę potrzebne w tym momencie byłoby jakieś pomieszczenie, gdzie właśnie można by było przechować kociaka czy jakiegoś kota, który potrzebuje pomocy, jest leczony, później będzie na przykład wypuszczony w miejsce bytowania. Dlatego, że no, w tym momencie nie mamy takiego pomieszczenia, a bardzo by się przydało, bo nie zawsze gabinet weterynaryjny ma miejsce w takiej klateczce, żeby kota czy kociaka przechować. To najbardziej by się przydało w sumie, ale niestety nikt nie jest zainteresowany taką pomocą. No właśnie, może dzięki tej audycji uda się coś w tej materii zdziałać. Byłoby wspaniale. Miejmy nadzieję. Gościem w studiu Radia Płońsk była pani Małgorzata Jaszczur. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.